Witam! No i zaczęło się coraz później, ale wiecie, taka sytuacja, że chyba to słońce później zachodzi albo wcześniej. Jakoś się nie mogę wyrobić. Wiem, że systematyka nie jest moją dobrą stroną, ale witam Was bardzo serdecznie. Napiszcie w komentarzu, czy ktoś w ogóle jest, czy ktoś się pojawia, czy jesteśmy. No, pierwsze osoby, witam Was bardzo serdecznie. No pięknie! Jak Wam się podoba moja koszulka nowa? Czy nowa jak stara, ale zawsze wiesz, pod kołnierzem, a dzisiaj jakoś inaczej jest. Dajcie znać w komentarzu, czy mnie widać, czy mnie słychać. Czy dzisiaj podoba Wam się, czy dzisiaj powinienem jakiś makijaż zrobić moim Bobby Brownem, tak? Dzisiaj nic takiego nie robiłem. Słuchajcie, dziewczyny, napiszcie w komentarzu, czy mnie widać, czy mnie słychać. Serduszka, coś się dzieje, ludzie się pojawiają, ale nie wiem skąd jesteście. Dzisiaj temat jest dziwny, dzisiaj temat jest zaskakujący, bo jestem pewien, że Was to zaskoczy. Jestem pewien, że Was to zaskoczy i na pewno zaciekawi. Chodzi o chemię. Chodzi o tą chemię, która się pojawia, gdy wiesz, spotykasz drugą osobę. Troszeczkę w poprzednich filmach jakby sygnalizowałem ten proceder, to coś. Ale dzisiaj chcę się na tym skupić. Po pierwsze, chodzi o ten moment, gdy spotykasz kogoś i pojawiają się te motylki w brzuchu, wiesz, te zamglone spojrzenia, te rozmowy bez słów, te wspólne odczuwanie, te jaranie się tym światem. Wiecie, o czym mówię? Napiszcie w komentarzu, czy wiecie, co mam na myśli. Oj, koszulki nie widać. Dobra, już nie będę czytał na razie komentarzy. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o ten stan. No i za każdym razem pytamy się, czy ta chemia to jest tak naturalnie, wiesz, to przychodzi, czy można to wywołać, o co w tym chodzi, ile to czasu działa, czy można zabić tą chemię, bo wiecie, czasami ta chemia nam przeszkadza w życiu. I dzisiaj będzie o tym. Napiszcie w komentarzu, skąd jesteście, skąd jesteśmy. Witam, Dorota jest z Olsztyna, witam cię, pięknie. Witam Renatę, witam no nie wiem, jak to się czyta, co to za imię, ale widać i słychać. Napiszcie, skąd jesteście i napiszcie mi koniecznie, czy ktoś mnie zna. Bo widzę nowe twarze, nowe komentarze. Napiszcie, czy ktoś z Was mnie zna. Dla tych, jeżeli ktoś jest pierwszy raz tutaj, jeżeli ktoś pierwszy raz mnie widzi, to ja kilka słów powiem o sobie. Nazywam się Grzegorz Kordek, jestem ekspertem w zakresie psychologii płci i ponad 10 lat temu poznałem sekret zrozumienia kobiet. Nauczyłem się kobiecego języka. Zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście po trudnych sytuacjach i od ponad 10 lat tłumaczę mężczyznom, jak zrozumieć kobietę i staram się dziewczyny wam pokazać, jak wychować i zrozumieć faceta. No proszę, jaki komentarz? Diet, Trójmiasto. Czy to jest jakaś konkluzja, jakiś przytyk do mnie, tak? Że podwójna dieta. Słuchajcie, ja ostatnio byłem na diecie i nawet na trzech dietach, bo jedna nie wystarczała. Dwa razy, trzy razy po 1000 kalorii. Żartuję sobie oczywiście. Witam Was, witam Warszawę, witam Olsztyn. To jeszcze raz, tak. No pięknie. Dziewczyny, ja mam pytanie. Pytanie mam do Was. Jak z tą chemią się. Jakie jest Wasze zdanie? Gdy spotykasz tego mężczyznę, no i pojawia się ta chemia. Czym ta chemia jest? Jak myślicie? Po czym ją poznajesz? Po tym sercu, który tak pikocze, po zaćmionym umyśle, po czym? Po tym, że nie myślisz o niczym innym? Po czym to poznajecie? O, chłopiełop, tak, byliście na chłopiełopie. Witam Katowice, witam Niemcy, Kraków, pięknie.
faceta da się wychować i doskonale chodzi, po prostu skacze na wysokości ramperi, spełnia wszystkie twoje oczekiwania, on nawet czyta w twoich myślach, zrobić coś, zanim ty pomyślisz, da się to zrobić. Pięknie, bo już czytam. Po czym poznajecie tą chemię? Napiszcie, bo fajnie jest, jak ta interakcja jest. Po emocjach, tak? Czyli na przykład jak cię wkurza, to znaczy, że już ta chemia jest. No bo gdyby był obojętny, to by cię nie wkurzał, tak? Ania, witam cię, Ania. My się na każdym tym live'ie widzimy po odlocie. Nie wiem, jakie odloty masz na myśli, ale pewnie taki stan umysłu. Po błysk w oczach drugiej osoby. No oczywiście, Łomża wita, to chyba złudzenie to chyba do tej diety, że to nie do mnie. No ale wiecie, każdy widzi, co chce widzieć. To, że chcesz z nim przebywać, oczywiście. Po braku racjonalnego, gdy nie widzisz, nie ma racjonalnego myślenia, wtedy ta chemia się pojawia. No ale skąd ta chemia w ogóle się pojawia? Co sprawia, że ta chemia się pojawia? Małgosia, uwielbiasz zapach drugiej osoby i to nie chodzi o perfumy, tak? Często o sobie myślicie. Dokładnie tak, ale co sprawia, że ta chemia się pojawia? Co sprawia, że ta chemia się pojawia? I czym jest ta chemia? Zobaczcie, bo fajnie by było, żeby ta chemia cały czas trwała. Natomiast ja wam powiem tak z mojego punktu widzenia, jak to wygląda. Staram się w prosty sposób. Tutaj jeszcze dziewczyny piszą, że pociąg fizyczny się pojawia. A może ten pociąg fizyczny jest konsekwencją tej chemii? Co jest pierwsze, jajko czy kura? Czy pociąg fizyczny jest pierwszy, czy ta chemia jest pierwsza? Witam Radzyń. Mój orgazm szaleje. Nie, organizm szaleje, przepraszam. Przepraszam, organizm szaleje. Głupoty mi przychodzą do głowy. Z mózgu się pojawia. Ania mówi, pewnie odnosi się do poprzedniego komentarza. No dobrze, czyli całe mnóstwo się dzieje. Powiem wam, jak ja widzę tą chemię. Chemia jest czymś takim, co pojawia się, gdy spotkamy drugą osobę i nagle mamy trochę zachowanie takie nieadekwatne. No czyli spotykamy faceta tak po prostu, nie wiem, w sklepie, w ogóle bez powodu, albo idziesz na randkę, jest jakiś powód, ale nie ma powodu, żeby nagle po prostu coś się działo, żeby głupieć, żeby mieć zaćmę, żeby, wiesz, przebierać nogami, bo no wiecie dlaczego, nie? Żeby nie móc przestać o nim myśleć. To nie jest do końca logiczne. I pytanie jest, co takiego sprawia? Do końca są naukowcy i pewnie mnóstwo jest powodów. Tutaj Małgosia napisała, wyrzut hormonów podobno trwa maksimum 2 lata. Tak, coś w tym jest, do tego jeszcze wrócę. Chemia z ran z dzieciństwa, może tak, ale o tym powiem, tego na tym się nie zna. To jest trudne słowo, nie wiem, czy ty chcesz mnie obrazić, czy nie, ale nie rozumiem, więc zakładam, że to jest coś miłego. Dobra, powiem wam, o co chodzi tak w prosty sposób, dziewczyny, jak ta chemia jest. Chemia to jest wyrzut hormonów. Wyrzut hormonów, cała ta chemia, ona nagle się pojawia. Dlaczego? Bo pojawił się jakiś bodziec. Bodziec, który sprawił, że to zostało wyzwolone. Ja mówiłem wam w poprzednich filmach o sytuacji, którą John Gray mi opowiadał, o sytuacji, w której, wiesz, wchodzisz do biura, wchodzisz do pomieszczenia, patrzysz na faceta i nawet on na ciebie nie spojrzy, tylko patrzysz na niego i nagle, jak on mówi, patrzysz, kobieta patrzy i ma kisiel w majtkach. Wiecie, po prostu zaczyna coś działać. Nie wiadomo co, no nie znasz faceta, a już jesteś podniecona, nie wiesz, co się dzieje, a już wiesz, już ten coś się dzieje w twojej głowie, już masz zaćmę, patrzysz dziwnie na tego faceta, znaczy już ci jara, już chcesz go porwać, pożądasz go, a jeszcze nawet słowem się nie odezwał. Wiecie, i John Gray mówi, jak to się pojawi,
to pierwszą rzeczą, którą zrób, to spieprzaj od tego faceta jak najdalej, bo wiesz, bo to po prostu jest tylko mechanizm chemiczny. Ale i często nic z tego nie wychodzi, oprócz wspomnień, lepszych lub gorszych. Różnie z tym bywa. Chodzi o to, że no to jest wyrzut tych hormonów. I to jest pierwszy poziom tej chemii. Ja uważam, że jakby chemia jest między dwojgiem ludzi, chemia jest na kilku poziomach. Tutaj dziewczyny piszą, że chemia to często pociąg fizyczny, tak? Pytanie, co jest pierwsze, czy jajko, czy kura? Czy najpierw jest chemia, czy najpierw pociąg fizyczny? Ania tutaj rehabilituje się, że to nie jest obraza dla mnie, tylko jest hormon. No dobrze, iskry lecą. Czyli znacie dziewczyny to wszystko, co się dzieje. Chodzi mi o to, i teraz tak, według mnie jest trzy rodzaje tego chemii. Pierwsza to jest chemia taka fizyczna, czyli że pojawia się gościu albo pojawia się kobieta i ta chemia zaczyna działać, zostaje to wyzwolone. Zostają wyzwolone hormony miłości, które sprawiają, że masz pożądanie, że myślisz o nim, że głupiejesz, że nie myślisz w ogóle, że zaczynają piosenki się podobać, nabierasz inne znaczenie, znaczy piosenki nabierają innego znaczenia. Generalnie jest fajnie, chcesz się przebywać i jest mnóstwo fajnych rzeczy. I ta chemia fizyczna oczywiście jest pożądanie, pociąg fizyczny i ona działa. Działa ileś czasu, tylko, że tak powiem, to do końca, wiesz, chciałoby się w danym momencie, gdy to się pojawia, myślisz sobie, Boże, ja chciałabym spędzić całe życie tak na haju. Całe życie chcę spędzić z tym gościem, który tak na mnie działa. Wow, to jest fantastyczne, ekscytujące, podniecające. Jak ja się jaram. Natomiast ta chemia, jak dziewczyny pisałyście, ona trwa jakiś czas. I ta chemia fizyczna trwa dość krótko. Podobno niektóre dziewczyny mówią, że do momentu, kiedy facet paszczy nie otworzy, tak? Jak otworzy paszczę, cały czar pryska. Tak czasami bywa. Natomiast załóżmy, że otworzy paszczę, powie parę słów i to dalej działa. Ale mimo wszystko to nie działa, nie jest tak mocne, stabilne, jakbyśmy chcieli. Dziewczyny, ma to sens, czy podoba wam się forma, w jakiej do was mówię, czy jest fajnie? Dajcie znaka, dajcie łapkę, serduszka, nie wiem, napiszcie coś w komentarzu, żebym wiedział, że was czuję. Dalej, czytam komentarze, zaraz pokażę. To jest pierwszy, tak, poziom fizyczny, taki pożądania. Dalej, następny poziom takiej chemii, to jest chemia intelektualna. Wiesz, bo oczywiście facet ci się podoba i w ogóle jesteś podjarana i chcesz, żeby ten facet był i po prostu zjadł, żeby cię w taki sposób, czujesz pożądanie, wiesz, cała ta akcja. No i drugi poziom to jest poziom intelektualny, kiedy ten facet cię kręci intelektualnie, kiedy potrafisz z nim godzinami rozmawiać, kiedy ci inspiruje, kiedy ci imponuje, kiedy sprawia, że coś wnosi w twoje życie, gdy zaskakuje cię, gdy ma pomysły, gdy myśli sobie, wow, kurde, Boże, jest taki fantastyczny. To jest ta chemia intelektualna. Chemia intelektualna. I ta chemia intelektualna już dłużej działa, bo jakby myślę sobie, że ona ma mocniejsze fundamenty, bo ja tak sobie myślę, tak teraz tak po chłopsku, że wiesz, z biegiem czasu, że tak powiem, ta tężyzna fizyczna, czy że tak powiem, te sterczące piersi, one stają się bardziej wiszące, tak? I mając 80 lat, oczywiście można pewnie to podrasować, ale to nie jest takie jak mając 30, tak? Więc jakby tutaj ten wygląd pewnie się troszeczkę zmienia, natomiast to, co się dzieje z intelektem, to on rośnie. I to jest fascynujące. I to jest drugi poziom tego chemizmu, czyli jest fizyczny, ten pierwszy, taki trochę zwierzęcy, atawistyczny. Drugi to jest pociąg taki właśnie intelektualny, a jak jest pierwszy i drugi, to w ogóle jest, wiesz, jazda bez trzymanki, wiesz, bo możesz kochać się i jednocześnie rozmawiać, no może nie jednocześnie, ale tak po kolei, wiesz, najpierw pogadać, potem się kochać, czy odwrotnie.
bo jednocześnie to chyba facet nie ogarnie tego, jego mózg siądzie, zawiesi się system. Ale wiecie o czym mówię, kiedy można po tym seksie fajnie z tym facetem pogadać, tak? Gdy zanim dojdzie do jego seksu, porozmawiać o rzeczach, które naprawdę są interesujące, o tobie, o wizji świata, o miłych, miłych sytuacjach. Czy ma to sens, dziewczyny? No jest ten, czyli tak, chemizm fizyczny, chemizm intelektualny, a trzeci poziom takiej chemii to jest chemia już duchowa. Kiedy między dwojgiem osób pojawia się coś takiego metafizycznego, że oczywiście wkręci ich fizyczność, kręci ich intelekt i potem ta fizyczność trochę spada, będzie miała mniejszą wagę, kiedy masz ten chemizm intelektualny, ale kiedy pojawia się chemizm duchowy, kiedy te wasze dusze zaczynają wspólnie grać, kiedy grają w tej samej tonacji, kiedy myśli zaczynają przepływać w zupełnie inny sposób, kiedy czujecie tą więź na zupełnie metapoziomie, to wtedy zaczyna być kosmos, wtedy zaczyna być coś, co... Wtedy zaczyna być coś, co jest fajne, ekscytujące, trwałe. I wtedy ten chemizm, ta chemia na poziomie duchowym, ona ma jeszcze wyższą hierarchię niż ta chemia intelektualna, a fizyczna po prostu staje się kosmiczna, bo gdy do pięknego seksu dodamy właśnie bliskość intelektualną i bliskość duchową, wtedy ten seks, ta intymność wzrasta do poziomu kosmicznego. Dziewczyny, czy wiecie, o czym mówię? Czy miałyście kiedyś, albo wasze koleżanki, taką sytuację, że jesteś z mężczyzną, kochasz się z mężczyzną, z którym możesz pogadać po tym seksie albo przed seksem, w którym włączy cię nie tylko pożądanie, nie tylko taki, wiesz, taka chemia fizyczna, ale również ta chemia intelektualna i chemia duchowa, gdy złączenie dusz. To nie znaczy, że wiesz, połówki jabłka, to znaczy, że jesteście dwoma owocami, które są zupełnie niezależne, zupełnie inne, ale pasują do siebie smakiem, tak? Kiedy tak jak, nie wiem, karmel z solą, tak? Brakuje mi teraz słów, tak? Ale wiecie, chodzi o połączenie dwóch różnych rzeczy, dwóch oddzielnych, żeby powstał trzeci smak, trzeci orgazmistyczny efekt tego połączenia zupełnie różnych rzeczy. Czy miałyście takie sytuacje kiedyś? Czy można to zapomnieć? Tego się nie zapomina. To jest cudowne. Jak ta bliskość wtedy wzrasta, kiedy pojawiają się te trzy poziomy chemizmu? I o ile ten pierwszy chemizm, ten chemizm fizyczny, ta chemia fizyczna, ona krótko trwa, a potem szybko spada, intelektualna troszeczkę dłużej trwa i jeszcze szybciej spada, to ta duchowa jak ona jest, no to już wiesz, jeszcze spada jeszcze wolniej, ale każdą z tych chemii trzeba podkładać, znaczy sprawiać, żeby bardziej się żarzyła, żeby o nią dbać, żeby ją celebrować, żeby cieszyć się tą chemią, zarówno u siebie, jak i drugiej osoby. Wiesz, ognisko, nawet jak nie wiadomo, jak się fajnie palić, jak w kopinku się pali, to jak teraz na jakiś czas nie podłożysz, no to przestanie się palić. Zobaczmy komentarze. Dziewczyny, jak wam się podoba? Dajcie jakieś serduszka, lajki. Kurde, ile was jest? Czytam komentarze. Chemia wprowadza nas w miłosne maliny. Coś w tym jest. Zapominamy, ten świat zupełnie inaczej wygląda. Tutaj to chyba znak miłości, znak oczarowania. Do mnie? Czyste szaleństwo. No tak. A co jeśli chemii brak, brak fascynacji? No wiecie, no jak nie ma chemii, to być może da się coś z tym zrobić. Ja powiem wam, jak wywołać tą chemię. Jeszcze powiem wam, jak sprawić, żeby ta chemia zaczęła rosnąć, tak? Albo jak działa ją, bo możemy
wiesz, wiedząc jak coś działa, możemy to uruchomić zupełnie z innego poziomu. Witam Lublin, cudownie. Dalej, chemia przed śmiercią, nie wiem o jakiej chemii, ale oczywiście żart, żart. Fajnie, że macie poczucie humoru, uwielbiam to. Mam nadzieję, że moje poczucie humoru też wam pasuje. Dziewczyny, pasuje wam moje poczucie humoru? Śmiejecie się razem ze mną? Czy podczas tych naszych spotkań, czy te nasze spotkania, tak, przez cały okres czasu, czy one nie sprawiają, że na przykład macie więcej zmarszczek mimicznych, że z tego śmiechu? Mam nadzieję, że cudownie się bawicie. Tego chcę, pożądania duchowego, połączenia duchowego. I to jest magia, i to jest magia. Ile razy można mieć trzy rodzaje chemii w życiu? Nieograniczony potencjał? Według mnie nieograniczony. Dlatego, że wiecie, nikt nie, według mnie, pamiętacie wczoraj o miłości, według mnie nikt nie jest na zawsze. Każdy jest w jakimś momencie życia nam potrzebny. Jeżeli dziś pokochasz tego mężczyznę i masz tą chemię, jedną i drugą, to i kochasz go, a potem coś się wydarzy, że rozstajecie się, to po pierwsze moim zdaniem, jeżeli szczera miłość, to ta miłość zostanie, ale ta miłość między tobą a tą osobą w danym momencie życia. To nie znaczy, że dziś w tej relacji ta miłość jest, ale ona jest jakby z przeszłości. Czyli to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nikt nie jest na zawsze. Ktoś się pojawia w twoim życiu na chwilę po to, żeby czegoś ci nauczyć, po to, żeby coś z tobą przeżyć, czegoś doświadczyć, poczuć się fajnie albo klepnąć ci w tyłek, wiesz. Natomiast Sylwia, moim zdaniem wszystko ma znaczenie takie, jakie ty mu nadajesz. Jeżeli uważasz, że miłość raz przychodzi, to raz przychodzi. Jeżeli uważasz, że ta chemia raz się pojawia, to raz się pojawia. Ale jeżeli uważasz, że ta chemia może się pojawiać ileś razy, to tak jest. Jeżeli uważasz, że jak ktoś zdechnie chemia w związku i nic się nie da z tym zrobić, to tak jest. A jeżeli uważasz, że da się coś zrobić, to tak jest. Wiecie, o czym mówię? Wszystko ma znaczenie tylko, jakie temu nadajesz. Lecimy dalej. Czy według ciebie ta chemia to miłość? Moim zdaniem, Ania, chemia to są wyzwalacze i chemia moim zdaniem jest to coś innego. Moim zdaniem jest to coś innego niż miłość. Często ta chemia, trochę zwłaszcza ta pierwsza, ta fizyczna, sprawia, że myślimy, że to jest miłość, a to po prostu tylko ta chemia fizyczna, czyli oszukaństwo trochę dla naszego umysłu, bo te wszystkie hormony, które wiesz, umysł nam zaczyna ładować w momencie, gdy jest ten wyzwalacz, myślimy, o to już jestem zakochany, ja jestem zakochana już. Tak naprawdę wiesz, to jest po prostu tylko chemia. To jest tylko chemia. Tutaj Armi napisała, dobre, nic nie jest na zawsze. I to jest piękne. Zobaczcie dziewczyny, jaka piękna to jest w ogóle filozofia. Jeżeli jesteś z kimś i myślisz sobie, okej, on już jest na zawsze, to nie ma co się starać, wiesz? Nie ma co się starać, nie ma nic, wiesz, nie ma co kombinować. On jest na zawsze, więc po cholerę coś robić, jak już jest. Ale jeżeli myślisz sobie, podchodzisz do tego w ten sposób. Albo dziewczyny, inaczej podejdźcie, inaczej posłuchajcie mnie i wyobraźcie sobie jedną rzecz. Załóżmy, że jest z tobą mężczyzna, albo ja jestem z tobą, tak? Jest z tobą mężczyzna. I ten mężczyzna jest najlepszą wersją siebie, ale tylko na jeden dzień. Czyli jest naprawdę cudowny, wspaniały, ale tylko na jeden dzień. Więc on stara się, bo skoro na jeden dzień, to może ścisnąć pośladki, może być najlepszą wersją siebie, może okazywać ci czułość, dobroć, możesz być jego gwiazdą, wiesz o co chodzi, i tylko na jeden dzień. Jutro przychodzi następny dzień i znowu tylko na jeden dzień. Po kolejny dzień może przynieść zupełnie coś nowego. Chodzi o to, że koncentrujmy się na dzisiejszym dniu. Nie myślmy sobie, a wiesz, muszę robić to przez całe życie, no to wiesz, to się nie chce. Ale jak myślisz sobie, tylko dziś zrobię to, zobaczymy, co następny dzień przynosi, a następnego dnia się budzisz, myślisz, kurde, to było fajne, to też dzisiaj będę taki najlepszy dla niej. Dzisiaj będę najlepszą wersją siebie, dzisiaj chcę być. Pozwól też ludziom odejść. Jeżeli ktoś nie chce być z tobą, to pozwól im odejść. Dlaczego nie? Trzymanie kogoś na siłę nic nie da.
Bo możesz ty czuć chemię, a druga strona może nie czuć tej chemii. Ty możesz mieć lęki, druga osoba też może mieć swoje lęki, swoje strachy przed miłością, przed czymkolwiek. Brak gotowości, milion rzeczy, ale pozwól mu odejść. I chemia z miłością moim zdaniem to jest coś innego, natomiast wiesz, pośrednio to się wiąże. I teraz patrzę sobie na ściągę, czy ta chemia ma jakby termin ważności. I teraz tak, często podczas randkowania, i to jest bardzo ważne, zobaczcie, to jest w ogóle fenomen. Poznajesz faceta, pojawia się ta chemia, motylki w brzuchu, jesteście razem, wiesz, na początku, pamiętacie tę sytuację, wiesz, motylki w brzuchu, różowe okulary, telefon, I love you, no, jesteś najlepsza na świecie, buziaczki, tak, ty odłóż pierwsza słuchawkę, wiecie, o czym mówię, dziewczyny, pojawia się ten stan, myślisz sobie, Boże, to jest super, co się wtedy dzieje? Zobaczcie, dziewczyny, ten facet jest idealny. On jest kuźwa najlepszy na świecie. On robi zakupy, to zadzwoni do ciebie. On myśli o tobie, wysyła ci SMS-y, rozmawiacie, spędzacie fajnie czas. To jest po prostu idealny facet, idealny człowiek. Jest git, jest super. Myślisz sobie, Boże, trafiłam na Boga, trafiłam na kogoś, o kim zawsze marzyłam. Wiesz, troszczy się o ciebie, dba o ciebie, okazuje ci czułość, okazuje ci miłość, daje ci poczucie bezpieczeństwa, daje ci szaleństwo, potrafi ci zaskoczyć nie raz, tylko wiele razy i w pozytywny sposób. Jest cudnie, wow. Myślisz sobie, Boże, on jest idealny. Z drugiej strony mężczyzna myśli sobie, Boże, ja mam cudowną kobietę i okazuje mi miłość i troszczy się i po prostu jestem dla niej bohaterem i chwali mnie. Mówi, wow, misiaczku, Boże, do kina załatwiłeś bilety. O, misiaczku, zobacz, żarówkę mi wkręciłeś. Wow, super, jesteś najlepszy na świecie. Cudnie, Boże, jak się cieszę, że cię mam. Facet myśli, Boże, ona jest szczęśliwa. Mało tego, ta ona w ogóle nie ma problemów, ona jest w ogóle szczęśliwa. Ta kobieta nie ma problemów, jest git. On myśli, w końcu znalazłem kogoś, kto nie ma problemów, kto się nie czepia, kto się nie przypieprza, kto jest po prostu zadowolony. I facet przed ślubem myśli tak, przed związkiem myśli tak, żeby ona się nie zmieniała, żeby ona była do końca życia taka sama, taka radosna, uśmiechnięta, szczebiąca, z dziecięcą radością, wiesz, taka kobieca, taka, wiesz, wow, żeby ona się nigdy nie zmieniała. A kobieta przed ślubem myśli sobie tak. W nim jest taki potencjał. Jak on już będzie mój, to ja go tak pozmieniam, tak go poukładam, że będzie idealny, Ale u nas, w naszym męskim świecie mówi się tak, że naprawia się tylko rzeczy popsute. Więc jeżeli ty chcesz nas zmienić, no to my się czujemy popsuci, a nikt nie chce tak się czuć. Z drugiej strony, jak jesteśmy już razem, już jesteście razem z tym mężczyzną i nagle ty już do niego czujesz te zaufanie i możesz mu powiedzieć o swoich emocjach, powiedzieć, a miałam kiepski dzień i on zaczyna cię widzieć niezadowoloną, to on, ten facet, czuje się oszukany. Czuje się cholera oszukany. No bo przecież była idealna. Ona, wiesz, przez kuźwa 2 lata nie miała problemów. Ona była zadowolona. W ogóle się nie czepiała. Nie... A teraz, gdzie ty rzuciłeś te skarpety? Ile razy mam... Bo ten człowiek nie słucha, tylko o to chodzi. A on mówi, Boże drogi, ale mnie wkręciła. No wkręciła mnie, bo przecież była idealna. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Coś jej stało. Może ma okres, ale nie ma okresu przez pół roku cały czas. Może ma tylko... No tak, ona ma ciągle 3 okresy. Albo przed okresem, albo w okresie, albo po okresie. I każdy jest poromany. Ja już nie wiem, co się dzieje. I ten facet w ogóle czuje się oszukany. On czuje... On w głowie nie ma, wiesz... W głowie jest mętlik, on ma sieczkę w głowie, on nic z tego nie rozumie. Czuje się naprawdę oszukany, czuje, że ktoś go wpuścił w maliny i jeszcze, wiesz, zaobrączkował. Co ma potem zrobić? Rozwód? Mam dzieci? Co mam zrobić? No i tak jest.
Mówię to o tym, nie wiem w jakim kontekście, ale pewnie to było, ale pewnie to, to było ważne. Chodzi mi o to, że ta chemia trwa mniej więcej około, tak myślę, do trzech lat. Zobaczcie, według statystyk związki po trzech latach, najwięcej związków wytrzymuje do trzech lat, tak? A potem się rozstają. Dlaczego tak jest? Bo chemia przestaje działać. I teraz co zrobić? Co zrobić? Trzeba tą chemię, którą mamy na początku związku, ten stan euforyczny, ten stan, wiesz, nakręcenia siebie nawzajem, bo my wchodzimy na 100%. Tak, jest zajebiście, po prostu są, wiesz, motylki w brzuchu, wszystko mamy w dosie, jest mi tak dobrze, że będzie tak dobrze do końca życia. Tak jest, tak będzie. I mówię, nie będę jakąś właśnie głupotami zajmowała, nie będę się niczego uczyła. Wiesz dlaczego? Bo mi jest dobrze, jestem szczęśliwa, jestem najszczęśliwsza na świecie. Tak mi jest dobrze. Tylko mija rok, dwa, te hormony zaczynają spadać coraz bardziej, po trzech latach nie ma śladu. Nie ma śladu. To te hormony sprawiają, że ludzie w określony sposób się zachowują, a nie, że on taki jest. Znaczy, wiesz, no jest taki, to jest naturalne, ale to hormony. Jeżeli potem nie ma tych hormonów, to nie zadziała. Każdy żyje swoim życiem, więc co zrobić? I do dziewczyny to jest cholernie ważna rzecz i zapamiętajcie to. Napiszcie w komentarzu, która z was jest singielką. Napisz, tak, jestem singielką, albo tak byłam singielką, albo tak będę singielką. Napiszcie w komentarzu, żebym wiedział. I teraz, co zrobić? To jest randkowanie jest czymś takim, co sprawia, że oczywiście czujemy się dobrze, ale warto to wykorzystać, zainwestować. To jak masz kasy dużo, nagle masz przypływ gotówki, to mówisz, no dobra, to ja zaszaleję, jestem gościem, kupię dom, mieszkanie i będę wydawała kasę na, wiesz, na różne rzeczy. Pójdę sobie, buty sobie kupię za 5 tysiaków, wiesz, no i kasa się rozejdzie. Albo tą kasę zainwestujesz po to, żeby później mieć jakby dywidendy z tego. I tak samo jest w związku. Kiedy pozwolisz sobie na to, żeby ten czas tej radości, ekscytacji na samym początku podzielić na jakby tak, że 80% się jarasz, czy nawet 90% się jarasz, cieszysz tą sobie tym fajnym stanem, ale 10 czy 20% Inwestujesz w taki sposób, żeby pozwolić sobie na to, żeby tworzyć nowe uwarunkowania, tak? Czyli żeby on z radością zmywał naczynia, żeby on z pasją wspierał cię, żeby nauczył się w jakiś sposób ci słuchać, żeby w jakiś sposób dać ci poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Cały czas jest nauka. Rozumiesz? W jaki sposób on powinien nauczyć się, w jaki sposób zwracać się do niego, co go motywuje, w jaki sposób go chwalić. Rozumiesz? To jest czas, bo wtedy wszystko się robi i to z radością. A po trzech latach, a najczęściej jest tak, że po trzech latach, gdy już jesteśmy razem, albo po 10, jak wszystko już się zaczęło, spieprzyło, to wtedy, wiesz, do mnie zawodnicy albo zawodniczki się zgłaszają i Grzegorz, co mam zrobić? A tyle powstało w tym czasie takich, wiesz, kiepskich uwarunkowań, kiepskich połączeń, że po prostu wszystko się rozpieprza. Jest mnóstwo żalu, mnóstwo złości, mnóstwo wiesz, wyrzutów sumienia, mnóstwo rozczarowań i to zaczyna wychodzić. Im jest trudniej, tym wszystko zaczyna wychodzić na wierzch, wiesz. No i wtedy co zrobić? No da się to zrobić, da się to uratować, da się coś z tym zrobić, natomiast to wymaga pracy, wymaga jakby dwóch rzeczy, bo na początku, gdy jesteście razem, to tylko wymaga uczenia się, tak? Natomiast w momencie, gdy jesteśmy już, wiesz, w sytuacji takiej awaryjnej, to najpierw trzeba oduczyć, a potem nauczyć, wiesz, zupełnie podwójna robota i ta nauka idzie 10 razy trudniej. Jak się bawicie, jak wam się podoba, to napisz w komentarzu, dajcie serduszko, nie wiem, mam 3 serduszka tylko? Jak to możliwe? Nikt mnie nie kocha. A może zaproście kogoś na te live'y, może komuś to się przyda. No dobrze. Pytanie,
pytanie, bo już gadamy sobie 30 minut, ale zobaczymy, co tam dziewczyny piszecie. Zobaczymy, co tam piszecie. Jak wywołać chemię, szczególnie jak ktoś nas nie pociąga. Dobra, to są dwie chemie, czyli chemia taka, którą chcesz masz wywołać w sobie, a drugą chemię, jak masz wywołać w kimś. Dobrze, ja myślałem, żeby raczej chciałem powiedzieć o tym, jak wywołać chemię u kogoś, ale to powiem. Dalej, Sylwia. Nie zmuszaj się, bez sensu. Dobrze, to rozumiem, że tutaj takie wewnętrzne wasze rozkminki. Klapki w oczach odpadają, kiedy chemia przestaje działać. Dokładnie tak. Chemię trzeba pielęgnować. Tak jest, trzeba pielęgnować i to nie jest proste. Jest proste. Nie wiem, tyle mam w myśli w głowie, że za chwilę powiem. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, wiecie, jaka jest magia. Magia polega na tym, że chemia sprawia, że ludzie w określony sposób się zachowują. I to jest jasne, tak? Ale to działa w drugą stronę. Czyli jak po 10 latach związku brakuje chemii, to działa w drugą stronę. Czyli romantyczne zachowania, takie jak były kiedyś przy chemii, romantyczne zachowania sprawiają, że ta chemia zaczyna się pojawiać. Rozumiecie? I to jest sekret. Jak wywołać namiętność, pragnienie i tą chemię po 10 czy 20 latach związku. Zacznij zachowywać się tak, jakbyście byli zakochani. I wtedy ta chemia zaczyna rosnąć. I to jest genialne. Oczywiście, wiesz, to nie jest takie proste, wystawiowo, to można w jednym zdaniu powiedzieć, czy w dwóch, a tak naprawdę jak to zrobić? Trzeba przejść samego siebie, trzeba być mądrzejszym od samego siebie, trzeba pozbyć się tych wszystkich uwarunkowań, przekonań, które są. No nie będę z siebie robiła kretynki, to jest takie głupie, infantylne, przecież ja jestem poważną kobietą. Chrzanić to, rozumiesz? To musisz przejść, żeby to uruchomić. No dobrze, lecimy dalej. Wioleta, tak, ale to nie jest tak, że przed ślubem wszystko jest tak kolorowo, w różowych okularach, a dopiero potem wychodzą wady po ślubie. Ja nie mówię, że po ślubie, tylko mówię, że z biegiem czasu. Mówię o tym pierwszym momencie, załóżmy pierwsze pół roku, jak jesteś zakochani i jest ta w ogóle ten czat, jazda bez trzymanki, versus to, co jest na przykład po trzech latach. Tak? I wtedy można porównać. Tutaj on się zachowywał fajnie, był podjarany i ty w ogóle byłaś zadowolona i po prostu robiłaś mu takie przyjemności, że kuźwa nawet by do głowy nie wpadł, a prosiłaś go, żeby się z tobą kochał. Mówi, o kochanie, pobrzykajmy się, jestem taka napalona, tak? A po trzech latach to on, kuźwa, musi dwa tygodnie się do ciebie odzywać, żebyś w ogóle udostępniła, że tak powiem, ten swój asortyment, tak? Mówi, kochanie, pokocham się, nie, głowa mnie boli. Kochanie, mam okres, za późno, zatem minion, wiesz, wytłumaczaj, wiecie, o co chodzi? Tak to niestety działa. Jak się bawicie? Hej dziewczyny, jak się bawicie? Ja oczywiście to wszystko mówię po to, ja oczywiście to mówię w taki luźny sposób, żeby łatwiej było to przyswoić, żeby łatwiej było, wiesz, troszeczkę przez śmiech zrozumieć cały ten mechanizm. Czy idzie w kimś wywołać chemię do siebie? Da radę, za chwilę o tym powiem. Ania, ja, to nie wiem, czy to już okrzyki są, wiesz, ekscytacji czy podniecenia. Nie wiem, Ania, ale jesteś aktywna, to dobrze. Agnieszka Szymaska, tak jestem to chyba singielka. Wiola, tak, jestem singielką, wieczna singielka, ale inkognito. Ania, jestem singielką. No proszę, jakie tutaj w ogóle kącik reklamowy jest. Matrymonialne te można założyć, interes. Same panny. Dobrze, bo temat jest, dlaczego jesteś singielką, prawda? Byłam, a teraz mam trzech kandydatów. Wyczuwam chemię do każdego. Gratuluję. Decyzję musisz podjąć właściwą armii, tak? Lubię być singielką. Oczywiście, że wiesz, czasami jest tak, że jak nie masz wyjścia, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dalej, Kamila.
to ja mam tak jak z byłym, zaraz, byłem, słabo widzę i w dupie, już się pogubiłem, ale Kamila jest aktywna, tak, wczoraj też była, a jak kasy zabraknie i przyjdzie po łasce, no tak, taka sprawa. Jestem singielką, dalej Małgosia jest singielką, dalej, jak wzbudzić chemię, już to mówię, jak wzbudzić chemię. Jak facet mnie nie pociąga, to nawet stawać na rzęsach może nic z tego. Dobra, jak wzbudzić tą chemię? Zobaczcie, tego uczą czasami na szkołach uwodzenia. To oczywiście jest zaawansowana strategia, zaawansowana metoda. Dziewczyny, skupiacie się, ona doskonale działa. To jest strategia, która sprawia, że można tą chemię uruchomić. W jaki sposób? I nie trzeba... Boże, ja zdradzam takie tajemnice, muszę się napić chyba. Zdradzam takie tajemnice, ale dobra, jesteśmy w swoim gronie, umówmy się dziewczyny, lubimy się, jest fajnie, same, jest czat, jesteście zajebiste. Dobrze, ja mam jeszcze pytanie. Czy chciałbym wam powiedzieć, żebyście się zapisały, czy już zapisałyście się na webinar, dlaczego jesteś singielką? 26 spotykamy się o godzinie 20 na webinar, który jest, dlaczego jesteś singielką? Ja teraz puszczę wam jeszcze link na, w komentarzach. Wejdź, jak któraś się nie zapisała, to zapiszcie się. To zapiszcie się, będzie fajnie. No dobrze, zapiszcie się, to lecimy. Po alkoholu, tak, Kamila, po alkoholu. Ja ci powiem, Kamila, jedną rzecz, taką intuicję mam do ciebie. Ja mam wrażenie, że faceci coś się ciebie boją. Boją się ciebie faceci, jak cholera. Oczekujemy na webinar, super. Dobra, jak wywołać tą chemię? Jak działa w ogóle chemia? Chemia jest wyzwalaczem i teraz... Jeżeli wiemy, jak pracuje umysł, to możemy pewne rzeczy zrobić na skróty. I teraz uwaga. Spotykam się z kobietą. Wyobraź sobie, spotykam się z tobą. Jesteśmy w restauracji. Kamila jeszcze puszczę. Bingo, ale mam intuicję. No proszę, dobry jestem. Dobra, spotykamy się w restauracji. Rozmawiamy sobie. I teraz ja sobie myślę, jak w tobie wywołać tą chemię? I co to jest ta chemia? Nie mam pojęcia, co to jest chemia. Wiesz, nie mam pojęcia. I ty też nie masz pojęcia. Ale wiem, mogę sobie wyobrazić, w jaki sposób ją wywołać. Znaczy, w jakiej sytuacji to się pojawia. I jeżeli najpierw, wiesz, to robimy całą procedurę od początku, czyli poznajemy się, spotykamy się, rozmawiamy sobie przez telefon, zbieramy informacje o tej drugiej osobie, czyli co jest dla jej ważne, co ją kręci, jaki system wartości, jakie cechy, co sprawia, że mężczyzna jest dla ciebie atrakcyjny, tak? Dowiaduje się, co cenisz w ludziach najbardziej, czyli zmiana wskaźnika odniesienia, żeby poznać to, co myślisz naprawdę o sobie i potem to wykorzystać dla ciebie, dla twojego dobra. Potem dotknąć raz na jakiś czas, żeby przełamać barierę, potem śmiać się, słuchać ciebie, rozmawiać z tobą po to, żebyś była zaskoczona, żebyś czuła, że jesteś najważniejsza na świecie, zapłacić rachunek, wiesz, generalnie sprawić, żebyś czuła się naprawdę wyjątkowo. I teraz gdy już jest ta fajna atmosfera, gdy lubicie się, wiesz co, bez nastawienia przychodzisz, nie, to idę sprawdzić, czy będzie moją żoną, nie, idę sprawdzić, czy będzie moim mężem, chrzanić to, idziesz po to, żeby się dobrze czuć. Spotykasz się, jest fajna atmosfera, rozmawiacie, nie patrz, wiesz, oczywiście, o, podoba mi się, o, tutaj za gruby, za chudy, tu ma za duży piersi, za małe, rozumiesz, całe mnóstwo będzie, wiesz, wad i całe mnóstwo zalet, ale to nie ma znaczenia. I teraz... Co można zrobić? Rozmawiam z tobą. Ja nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest takiego, czym jest ta chemia dla ciebie. Bo gdybym nawet cię zapytał, to też mi nie odpowiesz. Pytałem was dziewczyny, no chemia to kręć mi, ale jak to uruchomić, wiesz?
I mówię coś takiego. Słuchaj, mówię coś takiego. Słuchaj, czasami jest. Wyobraź sobie, że rozmawiam, a ja teraz zacytuję. Okej, okay? taki tekst. Mówię, wyobrażam sobie, że jestem z tobą na randce. Rozmawiamy, już fajnie jest. Mówię, słuchaj. Wiesz, jest coś takiego magicznego, ta chemia między dwojgiem osób. Tak? Ja trochę się odsunę, żebym pokazywał. Jest coś takiego, taka magiczna nić porozumienia. Wiesz, taka chemia między dwojgiem osób. Tak? I nie wiadomo, co to jest. Jak myślisz, co, ale wiesz, o czym mówię? To jest takie to coś, które się pojawia, kiedy z kimś rozmawiasz, kiedy słyszysz ten głos, kiedy patrzysz na niego z zainteresowaniem, co za chwilę powie, kiedy sprawia ci to przyjemność, czy kiedy czujesz się wyjątkowo, tak? No i co się dzieje? Co się dzieje? Teraz zastopuję i przeanalizuję to, co się wydarzyło. Zobacz, ja nie wiem, co to jest, ale mówię, czy potrafisz sobie wyobrazić, czy możesz sobie przypomnieć taką, wiesz co to jest, to coś, co się pojawia między dwojgiem ludzi. Co ja robię? Zobacz, ja jeszcze tak robię. Między dwojgiem ludzi. Ja nie mówię o sobie, ale mówię o kimś innym. Czy pojawia się coś, co jest między dwojgiem ludzi, tak? Pokazuje na nas, tak? Pojawia się coś, co jest między dwojgiem ludzi, ale jakby słowo nie dotyczy mnie, zmiana wskaźnika odniesienia. Pojawia się to coś, co sprawia, że dana osoba ci się podoba. Zobacz, ja zmieniam też ton głosu, nie? Co sprawia, że ta osoba zaczyna się podobać. To sprawia, że rozmawiacie na tematy, które ci naprawdę interesują. Czujesz się wyjątkowo, czujesz się kobieco. Czujesz, że ta chemia zaczyna, wiesz, pojawiać się w którymś miejscu w ciele i zaczyna wibrować po całym twoim ciele. Wiesz, jak to jest, kiedy coś takiego się pojawia. I teraz opowiadając pewną historię, co się dzieje w głowie tej osoby. Żeby ona zrozumiała, o czym ja mówię, to musi sobie to przypomnieć. Ten stan, który jest, gdzie jest ta chemia. Ma to sens? Więc kiedy przypomina sobie to, co jest, no to musi poczuć tą chemię, rozumiesz? To musi poczuć tą chemię. Jak poczuje tą chemię, to ona nie wiąże tego z tym, co nie wiąże tego z tym, z poprzednim, tylko teraz, że poczuła. I teraz umysł szybko musi to skojarzyć, bo wiesz, rozmawia z kimś, pojawia się chemia na temat taki zupełnie neutralny i pojawia się chemia, więc umysł musi szybko połączyć. I mówi, o, to przez niego to pojawia się ta chemia. No i pojawiło się kolejne uwarunkowanie, tak? Jeżeli do tego zmienię głos, jeżeli pojawi się... Jeżeli zaczniemy fajnie się czuć, to wyzwala, wzmacnia. I teraz to jest ciekawe. Ania mówi, ale to jest sterowanie czymś. Oczywiście, że sterowanie. Za każdym razem sterujemy przecież drugą osobą. Tak? Jeżeli rozmawiam z tobą i chcę, żebyś się poczuła dobrze, no to steruję tobą. Przecież mogę sterować, żeby czuła się źle. Rozumiesz? Ja tylko mówię o mechanizmie, jak to działa. I czy robisz to świadomie, czy nieświadomie, to dokładnie tak samo to działa. To można w ten sposób wzbudzić ten. To są przekazy podprogowe. Oczywiście, że tak. Ja, Sylwia, dokładnie tak jest. Ja mówię, jak to działa, ale to każdy z nas to samo dokładnie robi. Dokładnie to samo robi. Kamila, ojciec mojego dziecka ostatnio mu powiedział, że jak ze mną rozmawia przez telefon, to mu się włączają amory i musi kończyć tą rozmowę. No dokładnie tak jest. I o to w tym wszystkim chodzi. Za każdym razem to w ten sposób działa. To słowa sprawiają. Oczywiście ja mówiąc wam to, trochę zdejmuję, że tak powiem, majtki tej magii, ale warto jest zrozumieć to i warto to wykorzystać, kiedy na kimś ci zależy. Warto to wykorzystać, kiedy jesteś w związku ileś lat i chcesz rozbudzić ten pomnik namiętności. Rozumiecie?
Bo jeżeli tego nie rozumiesz, no to wiesz, jeżeli nie rozumiesz tego, że podchodząc do drzwi musisz nacisnąć klamkę, to będziesz szarpała te drzwi i nie wyjdziesz z tego pomieszczenia. Ma to sens? Lepiej zrozumieć, wiedzieć jak to działa, żeby to wykorzystać po to, żeby ułatwić sobie życie. Oczywiście ja już słyszę do waszego głosu, to jest manipulacja, to jest okropne. Jeśli tak uważasz, to tak jest. Wszystko ma znaczenie takie, jakie temu nadajesz. Ja wierzę, że takie rzeczy robi się, że ludzie z natury są dobrzy i ludzie takie rzeczy robią po to, żeby, żeby poczuć się dobrze, żeby komuś sprawić przyjemność, żeby wspólnie, spalnie, fajnie spędzić czas i żeby było coś magicznego. Czasami sobie nie dajemy z tym rady, czasami boimy się miłości, bliskości, czasami mamy lęki wiesz, z poprzednich związków, strachy, czasami kiedyś byłem w takim związku, gdzie byłem w związku, w którym cały czas zostałem, miałem, wiesz, było fajnie, piękna kobieta, ale byłem cały czas oskarżany o to, że manipuluję, że wykorzystuję. A ja po prostu byłem. I wiesz, przez to, że znam pewne rzeczy, przez to, że o czymś mówię i coś rozumiem, to zostaję oskarżony za coś takiego. Oczywiście wiesz, to szybko się skończyło, ale jakby co jest tego przyczyną? Czy ja? Pewnie też. Ja jestem wyzwalaczem tego strachu, ale pojawia się strach przed odrzuceniem, przed tym wykorzystaniem, żeby ktoś się nie czuł źle. Paradoks polega na tym, że im bardziej się tego boisz, im bardziej to robisz, tym szybciej to się wydarza. I o to w tym wszystkim chodzi. Pozwólmy sobie, dziewczyny, na to, żeby doświadczać. Życie jest zajebiste, żeby tego nie doświadczać. Miłość jest piękna, ekscytacja jest fajna, seks jest cudowny, podniecenie jest fajne, chemia jest cudowna. Pozwalajmy sobie na to. Dlaczego nie? Pozwalajmy sobie na to, żeby to wywołać w drugiej osobie. Pozwalajmy sobie, żeby wywołać to w innej osobie. Myślę sobie, jak to zrobić, żeby wywołać tą w sobie tą chemię do drugiej osoby. Zaczynaj sobie właśnie, niech pojawi się to odczucie i popatrz na tą osobę. Przypomnij sobie, wiesz, gdy miałeś tą chemię i gdy on fajnie się zachowuje, to sobie z tobą, to sobie z nim połączysz. Ale pytanie brzmi, wiesz, po co czasami to robić? Czy jaki jest sens robienia tego? Dlatego, że jeśli... Świat jest mądrzejszy. Ja mam takie powiedzenie, dziewczyny, dajcie znać, czy się zgadzacie z tym, bo to jest wielka mądrość, która gdzieś przyszła do mnie jakiś czas temu. Ona brzmi tak. Pomysłowość boska przekracza ludzką wyobraźnię. Cokolwiek jest tą boskością dla każdego, ale wiesz, pomysłowość boska przekracza ludzką wyobraźnię. I świat daje nam sygnały, tylko warto to czytać. Warto czytać to, co nam daje świat. Jeżeli podsuwam nam jakąś osobę, to albo jest to dla mnie prezent, albo nauka. Więc, ale przyjmujmy to, wykorzystajmy to, bo dzięki tym osobom, które do nas przychodzą, stajemy się lepszymi ludźmi. Czy ile razy z dziewczyny zdarzyło się, że trudna sytuacja, wiesz, traumatyczne przeżycie, a potem dzięki niemu okazuje się, że to było coś pozytywnego, super ekstra. Tak jest. Więc pozwólmy sobie na doświadczenie. Dajmy sobie i obserwujmy. Świat nam daje sygnały. Jeżeli pojawi się jakiś dupek, który chcecie wykorzystać, to tak naprawdę w ciągu chwili zacznie to wychodzić. Tylko słuchaj go, a nie patrz na siebie. Jeżeli będziesz słuchała tej osoby, będziesz zadawała pytania, to za chwilę wiesz, że tak powiem, gówno wyjdzie na wierzch, to co chce ktoś ukryć. A jeżeli patrzysz na siebie, a jak ja się czuję, a jak na mnie to wpływa, a jak mnie to jara albo nie jara, wiesz, to nie widzisz tej osoby. Im bardziej patrzysz egoistycznie na daną sytuację, tym mniej widzisz z zewnątrz. Przeczytajmy, dziewczyny, komentarze, bo jesteście po prostu dzisiaj tak rozpisujecie się, że szok. Kamila, o, coś miłego powiedziałaś w końcu. To jest cudowne, mam nadzieję, że to, co powiedziałaś. Kasia, nie, to nie jest bardzo... To jest bardzo delikatne. Pewnie rozmawialiśmy wtedy o tym wyzwalaniu. Kamila, nadal go jaram, tego byłego swojego. No i cudnie. No właśnie, kobiecie, czy w kobiecie tak wypada mówić?
dziewczyny, czy kobiecie, czy ja, czy... Zobaczcie, rozmawiamy sobie na zupełnie luźne tematy. Zobacz, przecież na początku tych spotkań rozmawiacie sobie po prostu w luźny sposób, tak? Rozmawiacie, ile masz dzieci, co robisz, czym się zajmujesz, czy wypada ci porozmawiać o tym, jak się, czym się ktoś zajmuje, o czym rozmawiacie, czy żre cukierki na noc, czy nie, czy wiesz, o co chodzi. Każdy temat można potraktować w ten czy bądź negatywny sposób. Rozmawiacie o czymś, mówisz, okej, chcesz dowiedzieć się, jak on reaguje na chemię, czy w ogóle wie, co to jest zakochanie, czy wie, jaka to jest miłość, więc kiedy jest pożądanie, więc rozmawiasz o tym, a żeby ktoś to mógł zrozumieć, no to musi to poczuć, rozumiecie? I tylko tak to działa. Czy wypada mówić o filmie, czy rozmawiać o czymś? Wiesz, to nie jest tak, że podchodzisz do niego i mówisz, a słuchaj, chce mi się bzykać, jaram się, choć idziemy. To może nie wypada na pierwszym spotkaniu, wiesz, ale rozmowa o czymś, to mówisz, a moja, może zmienić wskaźnik odniesienia. Wiesz co, moja koleżanka ma tak, że jak spotyka kogoś, to ma, wiesz, motylki w brzuchu. A jak to faceci mają, wiesz? Jak faceci mają, gdy się zakochują, gdy ich kobieta kręci? O, to tak, no nie wiem. A to nie wiem, to nigdy nie byłeś wkręcony? Nie, no kiedyś byłem. Jak to było? No wiesz, wtedy, wiesz, robiłem dużo rzeczy. A jaka ona była? Ona była taka, wiesz, jarała się mną, była dobra, kochana, wspaniała. I zobaczysz, masz instrukcję. Ale pytasz się, nie mówisz o byłych, nie, tylko uczysz się tej osoby. Ma to sens, dziewczyny, podoba wam się? Sonia, jak kobieta może wzbudzić chemię w jakiś inny sposób? Rozmawiaj o tej chemii, rozmawiaj. A poza tym możesz wyzwolić. Pamiętajcie, może rozmawialiśmy o atrakcyjności, to chyba ze 3 dni temu, jak wzbudzić na poziomie atawistycznym, tak? Na poziomie atawistycznym, coś mi ostrość ucieka, na poziomie atawistycznym można wzbudzić, czyli w taki sposób, żeby on poczuł, znaczy żeby, poczekajcie, o, teraz jest ostrość, żeby uruchomić tą atrakcyjność, czyli masz wyglądać kobieco, masz, wiesz, być, radować się, masz wyglądać na zdrową, masz się nim zachwycać. To sprawia, że ta chemia się też pojawia. Kiedy facet będzie czuł przy tobie jak mężczyzna, to on będzie chciał z tobą być. A jeżeli będziesz czuł jak szmata albo jak nie wiadomo kto, to mówisz, chrzanie, ja to chrzanie, po co mi to? Jeżeli facet spotyka kobietę i ona ciągle go osądza, a możesz się zakochać, a będziesz mną manipulował, a wkręcisz się, nie, potem będę miała chrzanić to, wiesz, o co chodzi. Za każdym razem, wiesz, nie wygrasz z czyjąś wyobraźnią, nie wygrasz. No i tyle. Dobrze, lecimy dalej z komentarzami. Jak się w ogóle bawicie? Hej, jak się bawicie? Podoba wam się? Znowu Kamila, tak, jest chemia, głos jara. Ten mechanizm działa, gdy jesteśmy głodni miłości, uczucia. Wiesz co, jak jesteśmy głodni, to tak naprawdę jak ktoś założy skarpetki w kolorze, którym ci się podobają, to już będzie ci jarało. To działa zawsze. Poza tym zbierasz informacje. Rozmawiajcie o tym. Tak naprawdę sekret polega na tym, wiesz, ja wam powiedziałem, jak działa mechanizm, ale tak naprawdę sekret cały polega na tym, żeby samo rozmawiać o takich rzeczach. Bo jak teraz możecie rozmawiać, to w związku tak samo będziecie mogli rozmawiać o trudnych sytuacjach, o tym, co na kogo, jak działa i co z tego wynika. Rozumiecie? Rozmawiajmy sobie o tej chemii, uczmy się siebie nawzajem. I to jest fascynujące. Oczywiście dziewczyny, powiem wam, możecie się uczyć, ale też dobrze jest w instrukcji obsługi faceta poszukać na przykład, co zrobić, żeby on zaczął o siebie dbać, nie? Jest konkretna instrukcja. Instrukcja obsługi dziewczyny na stronie ofacecie.pl, ja wrzucę wam, zapraszam, zostało jeszcze parę książek, w których dodatkiem jest mała podręczna instrukcja obsługi faceta, czyli 2 książki w cenie jednej. Więc jeżeli chcecie, to zapraszam, umieszczam link w komentarzu, za chwilę się powinny pojawić. No dobrze, lecimy dalej. Kasia, a wiesz dlaczego, bo ta pani...
nie wiedziała, czym się zajmujesz. Ta pani wiedziała, czym się zajmuje. My się znaliśmy ileś lat. No ale co ja ci poradzę? Wiesz, ja mam dobre intencje. Ja myślę sobie, czy to... Dziewczyny, czy ja coś złego robię dla świata? Czy ja coś złego robię dla świata? Ja robię fajne rzeczy. Uczę, pokazuję, to są moje doświadczenia. Ja jestem dobrym człowiekiem. I oskarżanie mnie o coś... Wiesz, ja to akceptuję, ale też, wiesz, za każdym razem udowadniać się, że nie jest się żyrafą, to też bywa czasami męczące. Lecimy dalej. Jak przestać się bać, jak skończyć z uciekaniem od facetów? Będziemy o tym mówić właśnie na singielce. Wejdź sobie na stronę, zapisz na webinar, o tym będziemy mówić i to jest bardzo ważna rzecz. Dziękuję, że zadałaś to pytanie. Jeśli kobieta jest singielką i zna swoją wartość i kocha siebie i swoje życie, jest bardziej odporna na takie wyzwalacze ze strony facetów. Wiesz co, czasami mylicie dziewczyny dwie rzeczy. Bycie kobiecą od bycia silną. Często kobieta, gdy kocha siebie, gdy jest niezależna, skończę, bo nie mieszczę się w ten obraz, gdy jesteś niezależna, silna, ogarnięta, wszystko, masz poukładane, jesteś szczęśliwa, to stajesz się też silna. Silna dlatego, żeby chronić tą delikatną, różową, puchatą część siebie, tą kobiecości, żeby żaden facet dupek więcej ci nie zranił, żebyś była niezależna, żebyś wiedział, o czym mówię. Ale wtedy tak naprawdę stajesz się silna i męska. Silna i męska. I to, żeby cię rozbroić, i to, żeby rozbroić taką kobietę, Małgosia, jak ty, po pierwsze facet musi dostać się do ciebie, a potem jeszcze dać dużo ci czasu po to, żebyś mu zaufała, żebyś mogła powoli odkrywać tą kobiecość, żebyś mogła miała poczucie bezpieczeństwa, żebyś mogła wszystkie lęki, żebyś sprawdziła, zobaczył, czy nie ściemnia, czy nie, jaki on jest i tak dalej, i powoli, powoli facet będzie cię rozmrażał, tak? I to jest długa praca, czasami jest to, wiesz, facet potrafi mówić, kurwa, ile razy mam rozmrażać, ja już cały, wiesz, drżę z zimna, żeby ją rozmrozić. I to działa. No dobrze, lecimy dalej. Dziękuję, dziewczyny, cudowne komentarze, fajnie, napiszcie, czy fajnie się bawicie, a zawsze możesz tego kogoś chcieć mieć. Nie zawsze chcesz kogoś mieć. Wiesz co, to nie chodzi o to, żeby kogoś mieć, tylko wyzwolić odpowiedni stan emocjonalny. Na pierwszej rozmowie, czy rozmowie o tym, o zakochaniu, czy o tym stanie emocjonalnym, to nie zakładasz obrączki i nie podpisujesz cyrografu. Rozumiesz? To nie ma znaczenia. Macie się dobrze bawić, macie się fajnie czuć. I o to w tym chodzi. Świat nam daje darmowe cukierki. Dokładnie tak jest. Dziewczyny, luz. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Sonia, dzięki. Sylwia, nie rozmawiajmy o niej, tylko ją czujmy. No tak, tylko wiesz, dla faceta to nie jest takie proste, tak? To nie jest takie proste. Jesteś jaki? Wzorowy. No proszę, to chyba o mnie. Albo o kimś. Wyzwalanie chemii to jest manipulacja. Oczywiście jest to manipulacja wyzwania chemii. Manipulacją też jest to, jeżeli facet na przykład wstaje wcześniej i myśli sobie, sprawię mojej kobiecie przyjemność, więc on wie, że na rano lubisz kawusie i jajecznicę, więc on wstaje wcześniej i zrobi ci kawusie i jajecznicę tylko po to, żebyś była zadowolona. To jest po prostu okropna manipulacja i tego powinni zabronić. Co innego, jakby poszedł zupełnie spontaniczny, zrobił sobie cztery kanapki, zjadł trzy i mówi, wiesz co, już nie mogę jednej, to weź sobie zjedz, tak? I to jest wtedy szczere, uczciwe, w ogóle bez manipulacji. Wtedy jest okej. Prawdę mówisz, no okej, dziękuję. Dziewczyny, cudownie, czyli można tą chemię wyzwalić, ale za każdym razem, kiedy spinasz poślady, jak mówię tak, jak spinasz poślady,
to, że tak powiem, pierdnąć nawet nie możesz, więc tak się usztywniasz, ale kiedy jesteś rozluźniona, to nawet, że tak powiem, pierdzieć się nie chce. Więc rozluźnijcie się, dziewczyny, z luzem podchodźcie do tych randek, z luzem do sytuacji, do faceta i przede wszystkim z dystansem do siebie, z dystansem. Randka, czy ta chemia, czy to pożądanie pierwsze, to nie jest zakładanie obrączki, to nie jest to, że masz kajdanki do końca życia, to nie jest to, że do końca życia już będziesz musiała z tym facetem się spotykać. Nie, tak naprawdę poznajecie się i dajecie sobie rok, dwa, trzy, ile trzeba, kuźwa, żeby się poznać i żeby mieć pewność, że to jest to, jak ma być. I tyle. Bawcie się, dziewczyny. Świat jest za zajebisty, żeby nie bawić się. Jest za zajebisty, żeby się przestać, żeby się martwić o coś, żeby szukać, wiesz, podstępu. Pieprzyć to. Bawcie się. Jesteście genialne. Ja powiem wam, ja będę wam to cały czas powtarzał. Ja poznałem kobiety przez ostatnie 10 lat, czy tam więcej, 15, wyjątkowo sposób, tak? Ucząc się was, czytając książki, będąc u Johna Greya i poznając was na szkoleniach, spektaklach, i ja uważam, że jesteście naprawdę wyjątkowe. Dzisiaj czas kobiet zaczyna się pojawiać i my, faceci, powinniśmy stanąć z waszej strony. Oczywiście jesteście idealne, jesteście mądrzejsze, jesteście bardziej ogarnięte, jesteście zawsze naj. Gosia Ome, taki wywiad miałem z nią w Onecie i mówiła, że było takie badanie, chyba Rafał nawet Ome to zrobił, że wyszło z badań, że kobiety są zawsze bardziej we wszystkim są lepsze i ze wszystkim są bardziej. Tak wygląda. Natomiast dziewczyny macie jedną wadę, która wam kopie w tyłek. Kopie wam tak w tyłek, że po prostu was rozwala. Jaka jest wada? Napiszcie w komentarzu. Jaką jedną wadę macie? Nie doceniacie siebie, dziewczyny. I to wam kopie w tyłek. Jesteście genialne, wspaniałe, ja wam to widzę. Chciałbym, żeby faceci widzieli to, co ja dostrzegam was, dziewczyny. Jesteście genialne. Jeszcze mamy kilka komentarzy. Bardzo się różnimy od siebie, jednak jesteśmy podobne, jednak jak to widzisz? Czyli różnimy się od siebie, w sensie kobiety? Różnicie się od siebie, ale pewne rzeczy po prostu tak samo działają. Wiecie, o co chodzi? W całym świat polega na tym, żeby upraszczać, więc nasz język jest bardzo generatywny i chcąc coś wyrazić, czasami brakuje nam słów. Używamy generalizacji, używamy nominalizacji, używamy skrótów myślowych tylko po to, żeby przekazać informacje, a druga strona, nie patrząc na to, jak wygląda świat, jaka jest mapa świata drugiej osoby. Wiecie, o czym mówię? Więc warto do tego podejść. Dziewczyny, jeszcze trochę pogadam, tu spędzę z wami całą noc, to będzie czat. To wtedy będzie mistrzostwo świata, spędzę noc ze setką kobiet, ale no nieźle. Słuchajcie, mam dla was jeszcze jedną propozycję, jakby ktoś, dziewczyny, jakbyście chciały, to prześlę wam link do... Moment, zobaczcie, jak facet, jak myśli, to nie gada, nie? A jak myślę o was, no to o was. Słuchajcie, wyślę wam link, jeżeli chcecie, tam jest jakaś promocyjna cena, o szkolenie, jak rozkochać, jak znaleźć i rozkochać mężczyznę. To jest o portalach randkowych, o tym, jak podchodzić do faceta, o tym, co zrobić, żeby był zadowolony, w jaki sposób go ogarnąć, na co zwrócić uwagę. Wiesz, jest całe mnóstwo wiedzy, zresztą macie z gwarancją satysfakcji, jeżeli to sobie kupicie i wam się nie spodoba, tam chyba, nie wiem, 30 dni, to piszecie do mnie, ja wam oddaję kasę. To, co obejrzeliście, jest dla was. Napiszcie, zachęcam was do tego. Tam ponad 3 godziny materiału tylko dla kobiet. Również w taki luźny sposób powiedziany. Dziewczyny, jak się bawicie? Co z kobiecymi, co u kobiet, co z emocjami u kobiet, jak wyciszać? To jest temat na zupełnie inne spotkanie. Dziewczyny, jak się będzie coś, dlaczego facet nagle urywa kontakt? Dlaczego facet nagle urywa kontakt? Zobaczcie, jest film na YouTubie. Na YouTubie jest film o tym znikający facet, tak? Dziewczyny, tutaj jak bardzo dużo robisz dla kobiet,
Taki Boże, jak się rozczulam, taki mężczyzna, jak skarb dziewczyny, po prostu tak mnie rozpieszczacie. Mi w dupie się poprzewraca, jak będziecie takie miłe rzeczy pisać. Dziękuję wam, że jesteście. Dziękuję, że trafiłam na tą grupę. A, zapraszam jeszcze dziewczyny. Czy jest taka grupa na Facebooku, Instrukcja obsługi faceta, gdzie jak któraś z was jest, to wpiszcie w komentarzu, bo ja nie jestem znaleziony, i zapiszcie się i was będziemy udostępniać, zaprosimy jakby do grupy, grupa jest zamknięta i tam są dodatkowe live, tam dodatkowa wiedza jest i tam dzielimy się informacjami i w zamkniętym gronie jakby pomagamy sobie w różnych fajnych sytuacjach. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że pojawiacie się na tych spotkaniach. Sprawia mi wielką radość, że z wami się spotykam i ja zawsze zakładam sobie, mówię, to będziemy sobie rozmawiać 15 minut, bo technicznie to wygląda tak, że wiecie, że to statystycznie lepiej to wychodzi, ale ja widzę, że po pierwszej pół godziny pojawia się coraz was więcej i dochodzi do 150 osób na jednej live i o 23, więc jest czat. Dziękuję dziewczyny, jesteście po prostu genialne, wspaniałe, cudowne, najlepsze na świecie. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że dajecie mi energię, dziękuję, że mogę liczyć na dobre słowo, bo to daje sens temu, co robię, i dziękuję, że wspieracie mnie i motywujecie do tego, żeby robić coś dalej. Na przykład live webinar, dlaczego wciąż jesteś singielką. Dziękuję wam bardzo, życzę stosunkowo udanego wieczoru, bądźcie zadowolone, uśmiechnięte, a rano chcę, żebyście wstały i powiedziały sobie, jestem zajebista, jestem cudowna, świat po prostu, świat jest piękny i lada chwila spotkam mężczyznę, w którym się zakocham na zabój. Będę zakochana, szczęśliwa, najpiękniej i będę każdego dnia czuła się piękniejsza, a idąc ulicą sobie do zakupy po Biedronki, idąc wiesz, ludzi mijających się, będę myślała o seksie i o cudownych chwilach. Wówczas zaczniesz emanować tą energią podniecenia i faceci będą za tobą się oglądać w taki sposób, że sama tego nie opanujesz i powiesz sobie, kurwa, dzisiaj już przesadziłam z tą seksownością i z tą kobiecością. Fajnie, że jesteście, dziewczyny. Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia jutro. Jutro będzie kolejna niespodzianka. Wszystkiego dobrego. Cześć, cześć.